Halo. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale, w materiale w środę w godzinach porannych, kiedy nad Polską już przemieszcza się... Front atmosferyczny, front atmosferyczny chłodny, bardzo dynamiczny, a wraz z nim kolejne burze, które z godziny na godzinę będą osiągały Polskę Centralną, następnie Polskę Wschodnią i to właśnie w Polsce Centralnej oraz w Polsce Wschodniej może być najbardziej niebezpiecznie. Zapraszam serdecznie. Na początku kilka zdjęć już z porannych burz w Polsce Zachodniej, bo tam ten front atmosferyczny w pierwszej kolejności zaznaczył swoją obecność. Tu mamy zdjęcie z miejscowości Piaski, województwo Wielkopolskie. Widzimy masywną chmurę szelfową, a za nią intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru. Zdjęcie naprawdę robi roboty. Tu kolejne zdjęcie również bardzo masywnej chmury szelfowej w miejscowości Krotoszyn. Widzimy kilka warstw. No i ta chmura oczywiście jest zwiastunem gwałtownego załamania pogody, pojawienia się intensywnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru, a nawet opadów gradu. Patrząc na to, co się będzie działo w kolejnych godzinach, no to możemy mieć no, tutaj raczej pewność, że burz nam nie zabraknie w Polsce Centralnej i Wschodniej. W tym momencie, czyli około godziny 7-8 rano widzimy, że najwięcej burz występuje w Polsce Południowo-Zachodniej. Województwo Dolnośląskie, teraz Województwo Wielkopolskie ta strefa wędruje do Polski Centralnej. Co więcej, idzie za tą strefą ochłodzenie. Już patrząc na mapy Temperatur w godzinach porannych widzimy: Francja, zachodnie Niemcy. Temperatury poniżej 15 stopni Celsjusza, od 13 do 14 stopni Celsjusza. We wschodnich Niemczech i też w zachodniej Polsce jeszcze 20-21 w Polsce centralnej, w Polsce wschodniej 22, 23, po południu to będzie 25, 26, a lokalnie w Polsce południowo-wschodniej przed frontem atmosferycznym 31 do 32 stopni Celsjusza. Patrząc na zdjęcia satelitarne w środę w godzinach porannych widzimy bardzo masywny front atmosferyczny, który rozciąga się od Norwegii przez również cieśniny duńskie, no i Polskę zachodnią. Mamy tutaj bardzo dużo zachmurzenia, bardzo dużo opadów, no i właśnie te burze. W Polsce wschodniej, tutaj zaznaczenie się wyżu atmosferycznego, którego centrum będzie na pograniczu fińsko-rosyjskim. Ten wyż po stronie zachodniej będzie miał więcej wilgoci w atmosferze, więc tam będziemy mieli coś takiego jak zgniły wyż. Natomiast od zachodu będzie zbliżał się kolejny front, kolejny niż. Cyrkulacja typowo zachodnia. Jeśli chodzi o Polskę, tak jak wspominałem, w godzinach nocnych, w drugiej części nocy i w godzinach porannych od zachodu wkroczył front atmosferyczny, obejmując swym zasięgiem połowę Polski. Tam występują opady deszczu i burze. Widzimy pełne zachmurzenie, duże zachmurzenie w Polsce Wschodniej, jeszcze w wielu miejscach mgły bądź zachmurzenie piętra niskiego. Jesiennie bardzo bym powiedział, jedynie w Polsce Południowej, więcej przejaśnień bądź bezchmurne niebo. Opadów jest dosyć szeroka, wędruje w kierunku wschodnim na wschodnich obrzeżach oczywiście burze, te burze lokalnie dosyć intensywne, aczkolwiek bardziej intensywne burze będą w godzinach popołudniowych w Polsce centralnej i w Polsce wschodniej, a to wszystko dzieje się za sprawą niżu Tabea wraz z systemem frontów atmosferycznych, które przedzielają Polskę oraz z zatoką niskiego ciśnienia, która również przez Polskę Przebiega. Później będzie do nas docierał, docierało pole podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Otto i pogoda nam się poprawi w czwartek i w piątek, ale o tym porozmawiamy w godzinach wieczornych. A więc tak, przechodzimy do temperatur w Europie i to co możemy zauważyć, no to jest to gwałtowne wypieranie tych ciepłych mas powietrza przez powietrze zdecydowanie chłodniejsze, z zachodu do Europy południowo-zachodniej, również z zachodniej napływa szerokim strumieniem chłodne powietrze. Te chłodne powietrze no to jest powietrze rzędu 16, 18, 19 stopni powietrza, więc Atlantyk dmuchnął na nas takim jesiennym powietrzem. To powietrze dociera również do Polski. Za prądem atmosferycznym w Polsce zachodniej już w tym momencie temperatury spadają. Przed prądem atmosferycznym rosną. W godzinach popołudniowych tam będzie. Powyżej 30 stopni Celsjusza lokalnie no i to ciepłe powietrze jest wypierane właśnie poza nasze wschodnie granice. No i cóż, jeśli chodzi o pogodę w Polsce w środę, front atmosferyczny, który zbliża się do polski centralnej będzie aktywował burze w Polsce centralnej i ruszy w kierunku wschodnim, te burze będą lokalnie dosyć. Intensywne mogą przybierać formę układów liniowych, ale sam front atmosferyczny będzie sunął dosyć szybko, więc intensywne opady deszczu nie będą trwały jakoś tam mocno długo a sam front atmosferyczny w godzinach wieczornych powinien opuścić nasz kraj. No i właśnie te burze, przed samym na czele frontu atmosferycznego, te burze oczywiście będą się umiejscawiać, będą się nowe tworzyć, mogą tworzyć się nowe superkomórki burzowe, te superkomórki burzowe będą dołączać się do tej głównej formacji, dobudowywać się do niej i wędrować w kierunku wschodnim. Na tą chwilę wydaje się, że najbardziej niebezpieczne, najsilniejsze burze będą w Polsce południowo-wschodniej, a więc województwo podkarpackie, Województwo lubelskie, po części tutaj ten trójstyk granic, tutaj może być najbardziej niebezpiecznie. Tam też jest największa szansa na zbudowane superkomórki w układ burzowy, który też może tam się naprawdę dobrze rozbudować, ponieważ potencjał na budowanie się superkomórek burzowych będzie przede wszystkim w pasie od województwa mazowieckiego po województwo świętokrzyskie i następnie wędrować będzie w kierunku wschodnim. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji właśnie na tym pokazanym przeze mnie obszarze będzie najwięcej. Tam lokalnie do 1200-1400 j na kilogram, a więc... Idealne warunki w bliskości frontu atmosferycznego na tworzenie się i wznoszenie się właśnie tych prądów wstępujących i tworzenie się przez to komórek, superkomórek burzowych. Cała ta strefa szybko będzie wędrowała w kierunku Polski Wschodniej. Tam, gdzie będą tworzyły się superkomórki burzowe, jest szansa na pojawienie się lejów kondensacyjnych, więc na to też warto zwrócić uwagę. No i ta strefa. Frontu atmosferycznego będzie bardzo zasobna wilgoć, co też widzimy już na aktualnych skanach radarowych. W godzinach popołudniowych będzie ona przesuwała się w kierunku wschodnim i na linii frontu atmosferycznego ilość, ilość pary wodnej w atmosferze będzie naprawdę duża, więc tutaj mamy 44-45 mm, więc ilości są całkiem duże, a to będzie powodowało no, dużo nawalnych opadów deszczu. Które znów lokalnie będą powodowały podtopienia. Na szczęście ta strefa opadów nie będzie zablokowana, tak jak ta, co była nad Warszawą, tylko będzie wędrowała w kierunku wschodnim. Tak jak wspominałem, te burze, które będą na samym czele frontu atmosferycznego, będą niosły ze sobą silne porywy wiatru, ale też opady gradu. Opady gradu, który może mieć do 2 bądź 3 cm średnicy, tam gdzie będzie superkomórka burzowa się przemieszczała. I teraz tak: prognoza burzowa sieci obserwatorów burz dla Polski Wschodniej, ale też pasa centralnego, a więc. Wschód województwa łódzkiego, wschód województwa Śląskiego, województwo małopolskie, świętokrzyskie. Tutaj mamy średnie zagrożenie burzowe z racji tego, że tutaj te burze będą wchodzić w godzinach południowych, popołudniowych. Kiedy będziemy mieli największy gradient poziomy temperatur, kiedy będziemy mieli najlepsze parametry burzowe, i to na tym obszarze te burze mogą być najsilniejsze. Pas żółty jest to pas, w którym te burze kolejne niebezpieczne będą się dopiero tworzyły i formowały, i one wchodząc na obszar pomarańczowy nabiorą swojej siły. Natomiast obszar zielony jest to obszar, gdzie burze już przechodziły, bądź przechodzą w godzinach południowych, gdzie ich potencjał jest. Szybka aktualizacja. Publikuję ten odcinek tak późno, bo znów zabrało nam zupełnie zasięg w naszych miejscowościach. Musiałem pojechać gdzieś dalej, ale też w międzyczasie pojawiła się aktualizacja sieci obserwatorów burz, która wydała duże zagrożenie burzowe dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, południa województwa mazowieckiego, województwa lubelskiego oraz dla północy województwa podkarpackiego. Tam zagrożenie burzowe będzie największe. W godzinach popołudniowych, jak czytamy, duże zagrożenie burzowe w obszarze obejmującym pas od Małopolski przez kieledczyznę północ Podkarpacia. Południe Mazowsza. Po Lubelszczyznę spodziewane są najsilniejsze zjawiska. Możliwe będzie pojawienie się tu nawalnych opadów deszczu, powodujących zalania i podtopienia, opadów dużego gradu, lokalnie powyżej 3 cm średnicy, a także silnych porywów wiatru, mogących osiągać ponad 100 km na godzinę. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powstanie tu przemieszczającego się na wschód układu wielokomórkowego, niosącego bardzo silne porywy wiatru i intensywne opady deszczu. Nie wyklucza się także rozwoju superkomórek burzowych. Które następnie będą wbudowane w układ. Istnieje również ryzyko pojawienia się trąby powietrznej, zwłaszcza w wyizolowanych superkomórkach, zanim połączą się większe formacje. Burze mogą powodować powstanie znacznych, rozległych szkód materialnych oraz punktowo bardzo poważnych. A więc sytuacja na południowym wschodzie, przede wszystkim, dzisiaj jest bardzo niebezpieczna. I ja, jako osoba, która doświadczyła, może nie tyle ja, co moja rodzina i wiele znajomych doświadczyło przejścia takich bardzo niebezpieczny wichór, naprawdę uważajcie dziś na Południowym Wschodzie, i, bo tam może być po prostu niebezpiecznie ograniczony. Cała prognoza burzowa jest na stronie obserwatorzy.info, na którą zapraszam. Zapraszam też do instalacji aplikacji monitor burz. Bo no, w takich sytuacjach warto mieć pod kontrolą mniej więcej to, co się da, więc warto obserwować sytuację burzową, chociażby z takiego monitora. I cóż, temperatury przed frontem atmosferycznym, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, temperatury do 30-32 stopni Celsjusza, w Polsce północno-wschodniej będzie to 27-28 do 29 stopni Celsjusza, w Polsce zachodniej ochłodzenie za frontem atmosferycznym w godzinach wieczornych. 14, 15 do 16 stopni Celsjusza, czyli naprawdę jesiennie wiatr będzie silny, podzielę go na dwa obszary: obszar prądu atmosferycznego, a szczególnie tam, gdzie może utworzyć się taka burza wiatrowa, układ mezoskalowy bądź po prostu układ liniowy, no to tutaj porywy do 70-80 punktowo do 90 km na godzinę, największa szansa w Polsce południowo-wschodniej, więc w województwie podkarpackim w województwie lubelskim na południu Województwa Podlaskiego. Po przejściu tego frontu atmosferycznego silnymi porywami wiatru, tutaj wiatr się uspokoi, ale nad morzem i na wybrzeżu w godzinach popołudniowych zacznie mocno wiać. Tam w porywach do 70 bądź 80 km na godzinę ten wiatr będzie związany z ośrodkami barycznymi, więc on już utrzyma się dłużej do godzin wieczornych i nocnych. Na co proszę uważać. Oczywiście, dziś obserwuję tą sytuację z województwa Podlaskiego. Te burze idą również tutaj. Więc w miarę zbliżania się tego układu będę tutaj dla Was relacjonował, co będzie się działo. Dziękuję Wam wszystkim patronom i wspierającym za to, że wspieracie nasz kanał. To dzięki Wam możemy go rozwijać i jeżeli ktoś z Was chce, może oczywiście wesprzeć. Wszystkie linki znajdują się w opisie wraz z rachunkiem konta, ale to co jest najważniejsze, to to, żebyście po prostu ten kanał zasubskrybowali. To pomaga w algorytmach. Dziękuję Wam. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Łapkę w dół, jeżeli Wam się nie podobało. Każda ocena jest na wagę złota. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.